grudziądzcy szczypiorniści rozegrali dzisiaj czwarty ligowy mecz przed własną publicznością i go wygrali. Po dwóch wcześniejszych wygranych meczach z Olsztynem i Alfą Strzelno, w zeszłym tygodniu grudziądzanie przegrali z Gwardią Koszalin 25-30, a dzisiaj kolejne zwycięstwo, tym razem z Sokołem Gdańsk. Dla dzisiejszego rywala MKS-u jest to pierwsza przegrana w tym sezonie. Dzisiejsi konkurenci nie przegrali żadnego z trzech rozegranych dotychczas spotkań, aż do dnia dzisiejszego. Mecz przysporzył kibicom sporo emocji. Faworytem pierwszej połowy zdecydowanie byli grudziądzanie, natomiast druga połowa była już walką o każdy punkt. Do samego końca goście starali się przechylić szale zwycięstwa. Ostatecznie jednak MKS wygrywa spotkanie 30-28 i zdobywa cenne punkty w tabeli. Za tydzień spotkanie wyjazdowe w Bydgoszczy. Zdecydowane jest zwycięstwo dziś. No tak, zdecydowane może nie. Zdecydowana była tylko pierwsza połowa, ale to naprawdę zasługa samych zawodników. Zostawili dzisiaj kawał zdrowia na boisku i to im się należą brawa. No bramkarz dzisiaj też się popisał kilka razy. Bramkarz i zawodnicy, tak jak mówiłem, cały zespół, włącznie z zawodnikami, którzy weszli chociaż na kilka minut, żeby dać zmianę, żeby zawodnicy mogli odpocząć. Cały zespół dzisiaj zapracował na to. Kontuzje dziś były, prawda? Tak, kontuzje dostał Bartecki Michał z kolanem, nie wiem, a zablokowane kolano, nie wiadomo co będzie, może, nie daj Boże, że jakaś tam z łękotką coś związane. Nalaskowski też grał z urazem, Orłowski też grał z urazem. To wszystko jest to, że w forwarze walki zdarzają się takie urazy. Kolejne spotkanie z jakim przeciwnikiem? Jedziemy do Bydgoszczy, również wymagający przeciwnik. Zresztą w lidze nie ma łatwych przeciwników. Wydawałoby się, że te pierwsze dwa mecze wygraliśmy ze słabymi uszami, ale ci słabe usze pokażą też, jak się gra w piłkę ręczną.